Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archeolos. No, kontynuujemy nasze przygody, po tym, jak wybiliśmy pół wioski farmerów. No niestety, pogadajmy z podróżnym, co on nam powie. Jestem zajęty, zostaw mnie w spokoju. Aha, myślałem, że mogę Ci jakoś pomóc, gościu, a widzę, że tak... Aha. No tego się nie spodziewałem, myślałem, że mogę mu jakoś pomóc, bo tak widzę, jaki tu rozpierdol jest. Myślałem, że coś można pomóc chłopu, a chłop mówi, że nie. No to nie, to przecież nie będę prosił. Po drugiej stronie na pewno są krwiopijce, nie wiem, czy chcielibyśmy się z nimi bić. Natomiast te rzeczne mirty to ja sobie bardzo chętnie pozbieram to wszystko, bo to wydaje nam się później jednak mimo wszystko do żarcia, więc dość ważny temat jest. Tu jeszcze gdzieś piła chyba leżała, co? Czy mi się wydawało? Właśnie. Bardzo chętnie sobie takie rzeczy popodnoszę. Kilof i złoto. O, ho, ho! Panie kochany. Tak mi mów. Kilof mamy. Gdzie jest to złoto? Dobra, czy coś tu jeszcze jest? Koło. Dobra, czekajcie. Ja nie jestem w stanie tu telekinezy wyciągnąć. Dobra, to sobie tu stanę może. Coś jeszcze tu zostało? Nie, już nie ma nic. No dobra, no to git. To git good. Tu na górze chyba też nie ma nic. I już tu poznikali z tego, co widzę. Te trupy. Ciekawe, czy jak prześpimy się do rana, to oni z powrotem będą, czy oni już zniknęli na stałe po tej sytuacji. O, tutaj się pojawiły ich trupy. Okej. Nie ma czego plądrować. Mi tylko jednego. Pozostałe? A nie, nie ma nikogo, dobra. Nie jesteś wcale taki głupi. Spokojnie, gościu. Nie ma strachu, nie ma pośpiechu. Wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Już nas chcą tu wyganiać i w ogóle. Dobra, i jak my stoimy z punktami nauki? 8. 8 punktów nauki. Ile hajsu mamy? 200. Coś by przydało się pohandlować. Pójść do tego ziomka, który był łowczym i nauczyć się może nowych rzeczy, bo tamci wcześniejsi już nas wszystkiego nauczyli. Tylko jest mały problem, słuchajcie. Ja za cholerę nie pamiętam, gdzie on był. jak coś. Także taka sytuacja. O, jeszcze rybki możemy połowić. Nice. Bardzo chętnie. 3 ryby, no dobra. Lepsze 3 ryby niż... Złoty... Możemy mu tam z góry złoty innos, proszę bardzo. Ale tak przy ściany... Nie, no tak przy ściany to nie wypada przecież zabierać. Bernard. Co słychać? Coś za jeden. Nie znam cię. Zostaw mnie. No, myślałem, że mamy do niego jakiś interes. Ale widzę, że nic z tego. Tutaj chyba nie byliśmy. To wygląda trochę jak czyjaś chata po prostu. Czego tu szukasz? A, i to odejdź. Chyba nawet jest czyjaś chata. A, to nawet Bernarda chata jest, sorry. No, widzisz. Zabieraj się. Spokojnie, ale po co te nerwy? Po co te nerwy, panowie? Spokojnie, ja tu tylko sprawdzam. Ja tu tylko się przechadzam i sprawdzam. Po co te nerwy, no? O, tutaj też nikogo nie ma. Można wziąć jakieś jabłko, coś tego? Mógłbym jakąś mapę stąd zabrać na przykład? Mapa miasta by mi się w sumie przydała, nie powiem. Bo tak cały czas biegamy bez niej. I fakt faktem, no... W końcu trzeba będzie ją kupić, bo... Ja jednak biegam bardzo na wyczucie, nie? Co zresztą widać. I często, gęsto, ja nie wiem, gdzie co jest. A tutaj była chyba ta siedziba straży, nie? Tak. A my mieliśmy... Witam. Czym się zajmujesz? Tym, czym każdy strażnik. No, może z różnicą, że ciągle dostaje warty przy więzieniu. Od przebywania z tymi szumowinami można oszaleć. No, ale co zrobisz?
A, czyli tu jest więzienie na dole, dobra. Mogę tam zejść? No nie krzyczy, gościu. Witaj. Ej, można sobie po więzieniu pochodzić. O! Znaczy mam nadzieję, że mnie tu nie wpakują, nie? Jest zakrwawione wszystko. Tutaj to się muszą znęcać chyba nad nimi. To trochę wygląda. O, tu jakiś typ jest. Osip, siemano. Kim jesteś? Co słychać? Co słychać? Gdybym mógł cofnąć czas, dołączyłbym do najemników. Wyglądają na porządnych gości. O, ciekawe. Dobrze to mówisz. Tutaj też nikogo nie ma. Ciekawe, no. Dobra, pogadamy z tym Guido. Aha, no to żeśmy kurwa pogadali. Strasznie rozmowni oni tutaj są, w tej straży miejskiej, trzeba przyznać. Strasznie rozmowni. A tutaj jest tych dwóch typów, których my mamy doprowadzić, że tak powiem. Natomiast ja jeszcze, kurna, chcę się rozejrzeć troszeczkę po tym mieście, no. Jeszcze troszeczkę chcę się rozejrzeć. To gdzie jest? Miasto w ogniu, tom pierwszy, proszę bardzo, jakbyście chcieli przeczytać. Można sobie zatrzymać. Na górę nie ma co wchodzić, bo tam podejrzewam, że zaraz mnie będą ścigać. No ale tak, czekaj, bo tu mamy tą laskę. Może byśmy zrobili w sumie ten temat. Jest dzień, więc nawet powinni być ludzie tam, więc pójdźmy sobie. Pójdźmy sobie. Tamto na piękne miejsce oto, czyli do portu. Pójdźmy sobie do portu i zobaczmy, co tam możemy zrobić. Ostatnio jak tam byliśmy, to nie było z kim rozmawiać. Czy ja tu? A, tu piwo jest. Myślałem, że to mieszek. No, ale dobra i piwo. Lebek, gin. Że tutaj jakiś mieszek schowany jest, co? Nie? Szkoda. Szkoda. Szkoda, ale i tak sam fakt, że są tak naprawdę fajnie pochowane te rzeczy. Tak mi się podoba. Okej, czy ja dobrze idę? A, bo my powinniśmy ogólnie chyba z Runarem znowu... chociaż nie wiem, czy chcemy z nim pogadać. Pójdźmy do tego Runara. Zobaczmy, co on nam powie. Może być tak, że będzie nas wściekły i nas pobije. Nie powiem, że nie. Może tak być. Cholera, co się dzieje? A, nie możemy z nim pogadać. A z Kadakiem? Kandak? A, jak się mają sprawy. Czyli tu też nie. Ale z tym magiem ognia powinniśmy móc pogadać, bo on nam zlecał tą misję, żeby z nim pogadać. Więc teoretycznie powinniśmy coś za to dostać, że wybiliśmy to mu z głowy. Chociaż my to mu z głowy wybiliśmy, tak szczerze mówiąc, no nie wiem. No nie jestem pewien tego. On tu w ogóle jest? No nie ma go tu. Co teraz? Czy ja te książki czytałem? Tak. I to gdzie ten gościu jest? Nowicjusze, gdzie jest wasz szef? Następny. Chyba, że on tutaj? Nie, no tu grabarz siedzi sobie w środku i odpoczywa. Ty, zgubiliśmy chłopa. Co to? Skąd te dźwięki jakby ścierwojadów? Tu nikogo nie ma. Ej, ale nie ma też tego chłopa, który handluje... O. Może wszyscy... Ale no nie wygląda to, jakby była noc. Wszyscy śpią? Czy wszyscy w tym domu śpią? Przepraszam. Halo, dzień dobry. O, jest Tengral. Pogadajmy. Runar nie będzie już sprawiać problemów. Runar nie będzie już sprawiać problemów. Tak, rozmawiałem z nim. Wygląda na to, że chłopak się opamiętał. I chętnie usłyszę, co mu w tym pomogło. W dużym skrócie prosił mnie, abym odnalazł dla niego tę całą boską relikwię. Znalazłem faceta, który twierdził, że jest w jej posiadaniu.
Zwabił nas w pułapkę i próbował zabić. Podobno nieźle się spisałeś i nie zdradziłeś Runara, gdy miałeś ku temu okazję. Gdybym go zdradził, i tak nie pozwoliliby mi tak po prostu odejść. Poza tym przegapiłbym pokaz umiejętności Runara. Miałeś rację, wybitny z niego szermierz. Cóż, widziałem w swoim życiu lepszych, ale faktycznie chłopak ma ogromny potencjał. Zrobiłem to, o co prosiłeś. Czas na nagrodę. Sprawiłeś się powyżej oczekiwań. Nie tylko pozbyłeś się naszego wstydliwego problemu, ale pomogłeś zrozumieć Runarowi ważną lekcję. Proszę, oto złoto. Weź też te swoje światła. Niech wskażą ci drogę w twoich najczarniejszych godzinach. 140 złota. To nieźle w sumie. Ej, to w sumie nieźle, nie? Mogło być gorzej. Runa teleportacyjna tutaj jest. No dalej nie wiem, czy opłaca się ją kupić finalnie. Moje wątpliwości nie zostały rozwiane. To się opłaca. No teoretycznie moglibyśmy się teleportować pomiędzy tymi lokacjami. Teoretycznie. No jak się zastanawiam. Dziwny kamyk. Podniosłem go, bo ładnie błyszczał. Niestety nie jest wiele wart. Coś mi się wydaje, że jednak jest wiele wart. Tylko trzeba znaleźć odpowiedniego kupca. Tak mi się coś wydawa. Tak mi się coś wydawa. Dobra, kuchnia. Czy my możemy coś usmażyć? Mięso owcy. Przygotuj posiłek. O, rybki możemy zrobić. Bardzo chętnie. Grzybową. Zróbmy. Co tu jeszcze? Nalewka malinowa. Koktajl malinowy. Konfitura z jagód. Dobra. No parę rzeczy jest tutaj. Mięso kopacza. Dobra, to zróbmy tak to. Co my tu jeszcze mamy? Cyk. A chlebka już nie mamy. Mięsa już nie mamy. Nic już chyba nie mamy, co? Głównie mięsa nie mamy. I to jest problem. Trzeba by było skądś zdobyć mięso. Pietruszka nie zając. Trzeba by było skądś zdobyć mięso. Ale... zanim będziemy myśleć o tym, gdzie zdobyć mięso, to po pierwsze idziemy do tego gnoja, który nas wystawił i trzeba dać mu nauczkę. To jest pierwsze primo. A drugie primo to trzeba zacząć rozwiązywać tą detektywistyczną zagadkę Marvina. O, a tutaj zamknięte, proszę bardzo. A on w środku. Nie jestem w stanie tego rozwalić, co? Niby te drzwi wyglądają, jakby miały się zaraz rozpaść. Kurna, co za gnój tam w środku siedzi, no. Może jestem w stanie go w jakiś inny sposób wyciągnąć stamtąd. Nie, tu jest obywatel. Czego tu szukasz? Odejdź! Czego tu szukasz? Odejdź! Bo ostatnio on zareagował, jak tu przyszliśmy, nie? Widzisz, to nie było takie trudne. Że on ostatnio zareagował, jakżeśmy tu wleźli. Czego tutaj szukasz? A teraz podejrzewam, że nie może zareagować. Jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Przez to, że wiecie, że gra go skryptowo tam zamknęła. Kurna. No ale dziada tam widać ewidentnie przez te drzwi, no. Chciałbym się z nim policzyć za to, że nas wystawił. Chociaż od razu było wiadomo, że nas wystawił. Veigar, witam. Rzucasz klatkę? Bo jakieś inne czarne magie? No! Tu już lolowy umysł się włączył. Żebym ja w ogóle w lola grał. No, dobra, zejdźmy w dół. I tak się zastanawiam, gdzie tego szukać? Gdzie szukać tych odpowiedzi na te Marvinowe zagadki? Zobaczymy, czy ktoś stoi może tam przy samym żurawiu. Może to będzie jakaś odpowiedź. Tutaj są jacyś ludzie. Ej, dobra, jest tutaj trochę ludzi. Może będzie się dało z kimś pogadać. Witam rybaków. Zaginął mój brat. Nie, to nie to.
Powinienem wiedzieć, jak idzie praca. Dobra, pogadajmy. Zaginął ciekawości. Mój brat Jorn. Może coś obiło ci się o uszy. Nie mam zielonego pojęcia, o kim mówisz. Dobra, czyli z nim nic. Tym drugim. Jorn znowu. Nie będę o Jornie gadał. Bo mimo, że chcemy go poszukać, to są sprawy ważne i ważniejsze, prawda? Panie obywatel. Zaginął mój brat, co powinienem wiedzieć, co powinienem zrobić? Kurna, no a gdzie są ci ludzie, z którymi mogę pogadać odnośnie tego żurawia? Tam ktoś żuraw naprawia z drugiej strony. I tutaj jakieś typy są, może oni? Pracownik dźwigu. Niestety jestem zajęty, nie pomogę ci. Kurwa. Miało być dobrze, no. Południowiec. A to ci ciekawostka. Nowi chyba. O, złoto. Bardzo chętnie się po nie schylę. Po 50 groszy. No, ale nie widzę tutaj nikogo, z kim mógłbym porozmawiać o tej sytuacji tam. Ze strażnikiem miejskim. Powiedz mi o Roderiku. Opowiedz mi o Roderichu. To świetny dowódca, który nawet po utracie najlepszych ludzi wysłanych na front potrafi utrzymać organizację w ryzach. Gdyby nie jego zdecydowanie i charyzma, straż już dawno by się rozpadła. To fascynujące, dziękuję. Kurwa, no ale z kim ja mam porozmawiać tutaj, żeby się dowiedzieć, co się stało z tym... tym żurawiem, no bo ja tu nikogo nie widzę, nie? O, tu ktoś jest. Bejnard. Hej, ty. Trochę dziwne miejsce dla Drwala. Trochę dziwne miejsce dla Drwala. Czy ja wyglądam jak Drwal? Widziałeś kiedyś Drwala z takim toporem? Właściwie to nie. Jestem, a właściwie byłem, o kurwa, królewskim katem. Nadal pobieram pensję, ale katem zwać się już nie mogę. Tak dawno nie wykonałem żadnej porządnej egzekucji. Mało kto popełnia teraz zbrodnie kwalifikujące się pod topór. Większość przestępców trafia do Górniczej Doliny, więc jestem na niewymuszonym urlopie. Jednak wojna kiedyś się skończy, a wtedy całe to ścierwo trafi pod moje ostrze. No nieźle. Zabiłeś kiedyś kogoś sławnego? Zabiłeś kiedyś kogoś sławnego? Wypraszam sobie. Ja nie zabijam, tylko wykonuję legalne wyroki władzy. Jestem za różnicę. Jej przedstawicielem. Przepraszam, nie chciałem. Nie masz za co przepraszać. Młody jesteś, to i pewne rzeczy jeszcze ci wolno. Musisz się jeszcze sporo nauczyć. A co do sławnych skazańców, to trochę się ich przewinęło. Jack Ryżobrody, chociażby. Straszliwy sukinsyn. Siał postrach na tych morzach przez kilkanaście lat. Podpalał wioski, napadał na statki, nawet czasami robił zasadzki na karawany w środku lądu. Straż ujęła go w burdelu, gdzie ze swoimi oficerami przepijał majątek. Dureń. Wszyscy poszli wprost pod mój topór. 200 sztuk złota mi za nich wpadło. To były czasy. Tyle złota, co wtedy, to za jednym zamachem nigdy nie dostałem. To nie jest zbyt dobrze opłacalna praca, tak widzę. No. Jak to jest być katem? Długo już pracujesz jako kat? O. Długo już pracujesz jako kat? Zacząłem terminować jako pomocnik kata, jak miałem 10 lat, a samą funkcję kata objąłem w wieku 18. 8 lat nauki u starego Gregora. To były czasy. Potrafił jednym uderzeniem ściąć 3 głowy naraz. Ech, przypomniała mi się moja pierwsza egzekucja. Skazaniec był piratem, zwykłym opryszkiem. Do dzisiaj pamiętam, jak mi się ześlizgnęła ręka. Nie uderzyłem go nie w szyję, a w plecy. Miałem szczęście, że umarł od razu, bo by mnie chyba wyrzucili na zbity pysk. A tak, tylko obniżyli mi pierwszą zapłatę. Wtedy jeszcze płacono od egzekucji. Tyle ich było. Jezu, dobra. Muszę już iść, wiesz? Trzymaj głowę na karku, chłopcze. To takie nasze małe zawodowe powiedzenie. Nieważne. No dobra, cześć. Kurwa, trzymaj głowę na karku, ci chłop powie, co? Da się tutaj...
Poczekaj, mam pomysł, słuchajcie. Mam pomysł. To może się źle skończyć jak coś. Ale mam pomysł. Mam plan. Jaki? Kurwa, sprytny. Czekajcie. Dobra. Może jest tu coś ogólnie, co mogę zebrać. Innego. No pewnie raczej nie. Oj. Oj. Dobra, Jezus, już myślałem, że crash będzie, słuchajcie, z tego. Gdzie ja jestem? Co ja robię w ogóle? I czemu ja łażę po tych górach? Czy to czemuś służy? Zastanawiam tylko. Czy to coś zmieni, jak ja tu wlezę? Chyba nic. Dobra, to się cofnijmy. Tylko czy ja będę mógł się teraz... Dobra. Marvin Parkurowiec, tak można to nazwać. Natomiast słuchajcie, zakończymy sobie ten odcinek tutaj. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć.